Dzień dobry, tak na szybko z auta po trasie. Słuchajcie, dużo zapytań do mnie, głównie telefonicznych czy mailowych, wnieśliście odnośnie rozporządzenia, które ponownie zostało wprowadzone, które umożliwia wydłużenie czasu jazdy dziennego, brak 45, przerw, wydłużenie czasu tygodniowego, dwutygodniowej jazdy, polskie rozporządzenie. No i teraz tak, dwa haczyki. Po pierwsze, jak słusznie zauważyliście, jest to polskie rozporządzenie, obowiązuje na te odstępstwa, nazwijmy, obowiązują na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Druga sprawa, dotyczą tylko i wyłącznie transportu towarów, transportu rzeczy, czyli samochody ciężarowe. Nie dotyczy przewozu osób, czyli autobusów. I trzecia najważniejsza rzecz, bo większość z Was jest przyzwyczajona, artykuł 12 i robimy opis na koniec, na wykresówce, czy też na tak zwanym paragonie. Nie, to nie będzie artykuł 12, bo to odstępstwo nie dotyczy tego. To nie będzie artykuł 13, to nie będzie artykuł 9. Tym razem powołujecie się na artykuł 14 i tak jak w przypadku 12 opisujecie dokładnie całe zdarzenie, składacie swój podpis. A gdzieś tu w opisie, w komentarzu wrzucimy link do tego rozporządzenia, jeżeli ktoś się z nim jeszcze nie zapoznał. Odnośnie młodych kierowców, kwalifikacji wstępnej w szczególności, którzy uczestniczą na zajęciach i akurat w tym czasie omawiam czas pracy, słuchajcie, ja tym za bardzo Wam nie będę zawracał głowy, dlatego że jest to odstępstwo obowiązujące na terenie Polski do końca września, zatem nie powinno być to w żaden sposób uwzględnione w pytaniach egzaminacyjnych, chyba że takie ogólnikowe czy dane państwo może wprowadzić odstępstwa od warunków socjalnych, to tak może zgodnie z artykułem 14 561 na 2006. To wszystko szerokości.